Cześć, przed nami kolejny poradnik, jak wykonać samolot z kartki A4. Dzisiejszy model prezentuje się tak i wykonamy go z tradycyjnej kartki w formacie właśnie A4 od drukarki. Pierwszym krokiem będzie złożenie kartki na pół. Starajcie się wykonywać wasze modele dokładnie. Teraz kartkę rozkładamy i górne narożniki zaginamy do tej środkowej linii. Jak już widzicie, formujemy jednocześnie dziób naszego samolotu. To samo robimy z drugim narożnikiem. I jesteśmy na tym etapie. Następnie łapiemy ponownie te narożniki i zaginamy również do tej środkowej linii. Mocno dociskamy i to samo robimy z drugim narożnikiem. I teraz powinniście być na tym etapie. Następnie od wewnątrz odginamy krawędzie do tej zewnętrznej linii. W ten sposób mocno dociskamy. I to samo robimy z drugiej strony. I jeżeli wasz projekt wygląda tak, możecie przejść do następnego kroku. Czyli teraz łapiemy nasz projekt w połowie i zaginamy ten narożnik do wewnątrz, aby dotykał tej dolnej linii. Niestety papier od drukarki jest trochę sztywny, jeżeli robicie to papieru origami, będzie wam zdecydowanie łatwiej. Dociskamy. Teraz ponownie odginamy i zaginamy narożnik do tej nowej linii. Przytrzymujemy całość i zaginamy do środka. I wygląda to tak. Teraz wywijamy cały model do zewnątrz. Te krawędzie powinny wam się ze sobą nałożyć. Powinno być wszystko równo. Mocno dociśnijcie każdy narożnik. I teraz formujemy skrzydła w naszym samolocie. Zaginam całość do dołu. Mocno dociskamy i to samo robimy z drugiej strony. Thank you.
Teraz możemy samolot rozłożyć. I zrobimy nasze lotki w samolocie. Czyli przytrzymujecie tutaj palcem i odginacie tą krawędź w górze. Mocno dociśnijcie. W ten sposób. I to samo robimy z drugiej strony. Dociskamy. Jak widzicie, nasz samolot jest już gotowy. Pokażę Wam też drugi model. Wyglądają tak samo. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Color Creative. A ja zapraszam Was do oglądania kolejnych poradników i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!